Laraksa jest legendą polskiego kina. Zadebiutowała w filmie Szatan z siódmej klasy. By potem zdobyć serca wszystkich Polaków rolą uroczej Marusi. W hitowym serialu Czterej Pancerni i Pies. Obecnie artystka ma już blisko 80 lat. Jednak jej wygląd wskazuje na coś zupełnie innego. Pola Raksa jest polską aktorką teatralną i filmową. Która urodziła się w Lidzie na obecnej Białorusi. Lecz tuż po II wojnie światowej jej domem stał się Wrocław. Jej kariera zaczęła się bardzo niepozornie, od zdjęcia na okładce tygodnika Dookoła Świata. Właśnie tam zauważyła ją Maria Paniewska. Która akurat szukała ludzi do swojego filmu Szatan z siódmej klasy. Tak właśnie gwiazda zaczynała, a teraz ma 77 lat, a to, jak wygląda, jest niesamowite. Jak wyglądała kariera Poli Raks? Wszystko zaczęło się od zdjęcia dla tygodnika młodzieżowego Dookoła Świata. To wszystko stało się bardzo nagle i bardzo przypadkowo. Wracając z uniwersytetu wstąpiłam z koleżanką do baru mlecznego. Do którego nigdy wcześniej nie chodziłam. Posilał się tam akurat fotoreporter Dookoła Świata, Baroncz, który przyjechał do naszego miasta. By zrobić zdjęcia jakiejś dziewczyny w związku z konkursem Gwiazda Tygodnia. No i stało się. Sfotografował mnie, wspominała artystka. Tylko tyle wystarczyło, by została zauważona i... dostała swoją pierwszą rolę w filmie Szatan z siódmej klasy. Największą sławę i popularność zdobyła dzięki roli uroczej Marusi. W kultowym serialu Czterej Pancerni i Pies. Był to absolutny przełom w jej karierze, po wejściu tego serialu na ekrany. O pole zaczęły walczyć zarówno polscy reżyserzy, jak i ci zza wschodniej granicy. Żałuję jednego, iż grałam tak dużo wówczas, kiedy jeszcze niewiele umiałam. Kiedy moje doświadczenie życiowe było małe, wyznawała potem gwiazda. Po produkcji serialu zakochani byli w niej zarówno widzowie, jak i reżyserzy i producenci. Wszyscy wróżyli jej ogromną, światową karierę oraz nazywali najpiękniejszą kobietą polskiego kina. Okazało się jednak, że kobieta miała całkiem inne plany. Z
zrezygnowała z kariery aktorskiej, a przed kamerę wróciła jedynie dwukrotnie. W produkcji Uprowadzenie Agaty oraz w spektaklu Listy naszych czytelników. Potem sług po niej zaginął. Zająć się miała projektowaniem ubrań. Przez moment prowadziła swoją rubrykę modową w Rzeczpospolitej. Jak teraz wygląda Pola Raksa? Niedawno pojawiło się w internecie aktualne zdjęcie Poli Raksy. Artystka, mimo że ma już 77 lat, wciąż wygląda oszałamiająco. Fotografia wywołała żywą reakcję zachwyconych fanów. Którzy żarliwie chwalili wygląd wciąż atrakcyjnej, najpiękniejszej polskiej aktorki. Do Łodzi jechał z bijącym sercem. Andrzej Wajda zaprosił młodziutkiego. Wówczas 19-letniego Daniela Olbrychskiego na zdjęcia próbne do Popiołów. Chciał mieć pewność, że dobrze wybrał od twórców głównych ról. Zakochaną parę, czyli Helenę i Rafała Olbrąskiego. Daniel nie wiedział, z kim przyjdzie mu grać. Kiedy pojawiła się Pola Raksa, 4 lata starsza od niego. Ubrana w białą sukienkę, filigranowa, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wajda ich sobie przedstawił, ale nie musiał. Weszła dziewczyna, w której od dawna się podkokiwałem. Zresztą któż z nas się w niej nie podkokiwał? Pamiętna Wanda z Szatana z 7 klasy. Niesłychanej piękności, pierwsza gwiazda młodego pokolenia, wspomina aktor. Wajda ustawił scenę. Chcę, żeby było widać, że się kochacie, poprosił. Danielowi nie trzeba było 2 razy powtarzać. Objął Polę, przyciskał ją do siebie, próbował pocałować. Zacząłem z takim zapałem próbować tę scenę. Że operator co chwila wychylał się zza kamery i krzyczał. Polu, bardziej w lewo. Daniel, bardziej w prawo. Nie musicie grać tak blisko. Ale reżyser był bardzo zadowolony. Aktor był uszczęśliwiony, że oboje z Polą dostali rolę i będą często się widywać. Jednak kiedy dowiedział się, że owym pokrzykującym operatorem jest świeżo poślubiony mąż gwiazdy, Andrzej Kostenko, mina mu zrzedła. Ale to nie osłabiło jego uczuć. Dalej się w Poli kochałem. Śniła mi się po nocach.
Zadłużyłem się po uszy, wspomina Olbrychski. Pola widziała zachwyt w oczach młodzieńca. Przyjmowała jego hołdy, ale była zakochana w mężu. Nie wyobrażała sobie, by narazić na szwank swoje małżeństwo. Kostenko był o swoją piękną żonę szalenie zazdrosny, cały czas jej pilnował. Kiedy zaczęliśmy kręcić, czułem się lekko speszony. W scenach miłosnych, intymnych już nie byłem tak bezczelny jak na zdjęciach próbnych. Bo trudno grać miłość, jak na to mąż patrzy. Wydawało mi się, że musi mnie nienawidzić za dobieranie się do jego żony. Grałem więc z ogromnym dystansem, choć serce chciało inaczej, wspomina aktor.